Witajcie prosto z Gliwic, z ulicy Bojkowskiej 41N, gdzie mieści się firma SimLab. Kolejny film, w którym promuje polską firmę w świecie smart home. Co jest super, bo nie dość, że rozwijamy świat Smart, home, to jest ta nuta polskości, jest nuta Śląska, którą uwielbiam, bo jesteśmy tutaj w Glibicach i będę Wam pokazywał aplikację Simon, która mnie urzekła, głównie jeżeli chodzi o elementy takie trochę 3D wirtualne, VR, i rzeczy, które ja kocham i uwielbiam, ale jest tam również spora integracji ze SmartHomem. Czy będzie to przyszłość? Tu się przekonamy, a ja zacznę od tego, że zaproszę prezesa firmy, ale to już od razu poinwestzę. Światkina jest już ze mną Marek. Marek, który jest prezesem tej firmy, założył ją, wymyślił Simlaba i powiedział, że ja też zrewolucjonizuję świat smart home. Takie osoby uwielbiam, bo takie osoby faktycznie mogą zrewolucjonizować świat. A zacznijmy może od tego, że dowiemy się kilka słów o tym w sumie, co to jest Simlab, skąd się wzięła idea, kiedy się wzięła i ogółem jakie są Twoje plany na przyszłość. Simlab to nasza firma, a Simon. To nasz produkt. Mam nadzieję, że produkt, który trafi pod strzechy Waszych domów, ale także do wszystkich w Europie, na całym świecie, ponieważ chcemy zrewolucjonizować świat. Simon, który dzisiaj Wam pokażemy, to oprogramowanie dla domu. System operacyjny dla domu, który pozwoli nam na zarządzanie Waszymi ulubionymi gadżetami w ramach IoT i Home Automation. Ale też pozwoli na trzymanie dokumentacji dotyczącej praktycznie wszystkiego, co jest związane z Waszą nieruchomością. A kalendarz i komunikator wbudowany do naszego programowania to tylko i wyłącznie smaczki, które pozwalają na to, żeby z naszego programowania korzystać praktycznie codziennie. Dobra, ale czym faktycznie jest Simon? Bo nie ukrywajmy, aplikacji jest sporo. Każdy producent ma swoją aplikację smart homeową, więc czym chcecie się wybić? Tak naprawdę. Co ma być takiego rewolucyjnego w Waszym sejmonie? Ja sam jestem fanatykiem gadżetów, technologii. Mam u siebie w domu, nie będę się chwalił, ale bardzo dużo urządzeń, automatyki budynkowej, IoT, gadżetów, lampek, nie lampek wszystkiego, co tylko można sterować telefonem. No i wiesz co? Jak patrzę na moją aplikację, to ja mam. Jaką aplikację? Ja mam 19 aplikacji do sterowania moim domem. Każda wygląda tak samo każda wygląda w postaci kafelek, którą mogę sobie kliknąć, żeby włączyć, wyłączyć cokolwiek ale to jest 19 aplikacji. Przepraszam, powiedzieliśmy pewnego momentu dość. Chcemy mieć jedno rozwiązanie, jeden system, ładny system. Dzisiaj to nie są kafelki 2D, dzisiaj to jest skanowanie 3D, dzisiaj to są aparaty telefoniczne, które mają 20, 100, 500 megapikseli. Dlaczego to nie wykorzystać? Więc stworzyliśmy ładną wizualizację, w której wszystkie te aplikacje zebraliśmy do jednego interfejsu i sterujemy w końcu z jednego miejsca. I to jest Simon. Jedno rozwiązanie do sterowania Twoim domem, ale nie tylko IoT, nie tylko automatyką domową, ale także znacznie większą ilością funkcji. Choćby planowaniem odbioru śmieci, choćby planowaniem kalendarza takiego domu. Nie wiem, wynajmujesz swoje mieszkanie pod Airbnb, możesz zostawić notatki w tej aplikacji, możesz wejść w komunikację z najemcą, może Twoja żona zostawić informację, że brakuje na przykład jajek w lodówce. Jeden system, którego od A do Z jesteś w stanie wykorzystać do sterowania swoją nieruchomością. Nie tylko pod kątem gadżetów, ale też tego, co się dzieje. Faktury, e, rachunki, instrukcje obsługi, e, kontakty do serwisantów wszystko w jednej aplikacji. I tym jest Simon. Brzmi pięknie, a teraz pytanie. Jak jest w rzeczywistości. Czyli czas to sprawdzić. Idę się pobawić, będę klikał, będę sprawdzał i powiem Wam na koniec, czy Simon faktycznie jest fajną aplikacją i czy może zrewolucjonizować świat. Nie powiem, mały spoiler, spodobały mi się pewne elementy, je zresztą pokażę, a Wy dzięki temu będziecie mogli poznać zarówno aplikację, jak i super technologię, która jest pod spodem. Powiem szczerze, że to jest coś, co mnie najbardziej, bo bardzo zainteresowało. No to lecimy. W jaki sposób sobie zrobić model 3D własnego mieszkania albo biura? To było jedno z pierwszych pytań, które sobie zadałem, bo kiedy usłyszałem o tym projekcie, pomyślałem, fajnie, ale brzmi jak coś dla elit, będzie trzeba wydawać kilkadziesiąt tysi i na tym się to skończy. Więc przyjechałem do biura i to było jedno z pierwszych pytań, które tutaj zadałem, w sensie jak zrobiliście ten super, ekstra, hiper model 3D własnego biura? Okazało się, że nawet mają sprzęt na miejscu, dzięki czemu mogę Wam pokazać w jaki sposób to zrobić. Zacznijmy od tego głównego, najfajniejszego sprzętu, który mnie osobiście urzekł i to jest to co Wam mówiłem, że to jest ta technologia, która sprawiła, że ja jestem zakochany w takich rzeczach. Kamerka Matterport. Może ciężko nawet powiedzieć to kamerką, bo jak możecie zobaczyć to tutaj tych kamerek jest całkiem sporo. Dziewięć z tego co widzę. i Bierzemy to do naszego pomieszczenia. 12 sekund się obraca i mamy już pierwszy rzut. Faktyczny rzut 3D. No i potem przemieszczamy go pomiędzy pomieszczeniami. To całe biuro to było 45 minut. Ta kamerka kosztuje 10 tysięcy, więc niekoniecznie chcecie wydawać 10 tysięcy na sprzęt, który użyjecie przez 45 minut. Chyba, że zniszczyliście w tym interes i będziecie to serwować jako usługę. No to nie będziecie pierwsi. Nie będziecie pierwsi, bo można już złapać taką usługę skanowania swojego mieszkania. Trzystówki, macie super zeskanowane mieszkanie w naprawdę wysokiej rozdzielczości. Co dla mnie osobiście, to jest właśnie to rozwiązanie. Ja myślę, że mimo wszystko poszedłbym w coś takiego, żeby sobie zeskanować mieszkanie. Potem, jakbym był gdzieś, nie wiem, na Seszelach albo w Sosnowcu, mógłbym sobie z, kamery, z aplikacji pochodzić i sobie przypomnieć, jak wygląda moje mieszkanie. Ale jest również opcja tańsza. Jest opcja tańsza, czyli możemy zeskanować to za pomocą aplikacji na telefon Matterporta. Yy, Matterporta. Zarówno aplikacji iOS, jak i Android, więc tutaj nie tylko Androidowcy są znowu w górę, ale my, aplowcy też mamy coś dla siebie. Yy, instalujecie taką aplikację, i albo macie na przykład takie fajne urządzonko, yy, które też może się poobracać. 80 dolarów Matterport sobie za to życzy, albo po prostu jakikolwiek inny gimbal z którym będziecie się przemieszczać pomiędzy pomieszczeniami w swoim domu i sami sobie zmapujecie. Wtedy nic nie płacicie, a nadal macie fajny i całkiem rozsądny rzut swojego mieszkania. Z urządzeń jeszcze oprócz telefonu, oprócz tej kamery możecie też wykorzystać nawet kamerkę 360. Jeżeli takową posiadacie, wtedy też będziecie się przemieszczać po swoim mieszkaniu i zrobicie pełny skan. Więc spoko, że mamy zarówno rozwiązanie dla tych, którzy chcą to zrobić po swojemu, po prostu zwykłym gimbalem, na przykład DJI. -em. Dla tych, którzy chcą wydać 80 dolarów, mieć taki fajny statyw z opcją właśnie, yy, z opcją takiego kręcenia. Mi się to jakoś podoba, albo po prostu bierzecie usługę, przyjeżdżają wam, robią i gotowe. No i czwarta opcja, sami to kupujecie, bo czujecie, że właśnie na tym można zarobić kasę i jeździcie i robicie takie fajne, rzuty mieszkań. Więc w sumie spoko. Mimo, że byłem na początku dosyć mocno sceptyczny. To teraz mówię, że faktycznie jest z każdej strony do tego, temat, do tematu, do tego tematu podeszli, więc jest ok. No i przechodzimy do clou. Czyli aplikacja już jest odpalona, możemy zacząć się bawić, możemy zobaczyć jak ten VR, VR 3D wygląda, jakie są automatyzacje i sceny, czym są asety. Jest tego całkiem sporo, więc czas poznać Sejmona już tak i tutaj fizycznie w biurze, i wirtualnie. Przeniosłem się już do wirtualnego biura, tego samego, w którym jestem. Jest wielki znak Simla, bo siedzę w sali konferencyjnej, ale co tutaj jest? Tak, jak się przemieszczę trochę dalej, to widzę już fotel, na którym sam aktualnie siedzę. Co prawda nie w tym samym miejscu, bo tutaj zrzut był robiony chwilę wcześniej. Niemniej jednak jest to fotel, w którym ja się, ja się aktualnie znajduję. Możecie zobaczyć, gdy się przemieszczam, że wszystko jest naprawdę płynne, o wiele płynniejsze niż na przykład w Google Mapsach, więc mogę się przemieszczać po całym biurze. Ta jakość tych zrzutów jest naprawdę wysoka. To w rzeczywistości wygląda dokładnie tak samo jak teraz, gdy siedzę obok, siedzę w tym miejscu i patrzę się na to w czasie rzeczywistym. Te kółka, które tutaj widzicie, pokazują, jak wiele tych zrzutów zostało zrobionych. Jeden trwa około 12 sekund. Niemniej jednak no, tych zrzutów trzeba trochę zrobić, żeby to faktycznie było takiej fajnej wysokiej jakości. A na to trochę w stylu AR. Jest nałożony cały świat IoT. Czyli teraz patrzę sobie na to, jaka jest temperatura. Jest aktualnie na dworze bardzo ciepło, 25 stopni w samym pomieszczeniu. Czujnik ruchu, który pokazuje, czy ktoś jest wykryty. Mamy również gniazdka, którymi możemy sobie tutaj sterować. Wszystko działa akurat w tym biurze na Fibaro. Opóźnienie około 2-3 sekund, więc, jako że jestem w HomeKit, to zdecydowanie bardziej dla mnie odpowiadające, i mogę sobie wyłączyć na przykład oświetlenie albo włączyć. To było gniazdko. Przejdę sobie z powrotem do mojej sali konferencyjnej, w której byłem przed chwilą, i mam już tutaj lampę, którą mogę sobie wyłączyć. W tym miejscu proszę, jest off. A gdy spojrzę w prawo. To wszystkie urządzenia, które są wokół mnie, są tutaj dosyć wygodnie rozmieszczone, czyli mamy czujnik ruchu, mamy lampę, którą przed sekundą wyłączyłem, więc mogę ją włączyć. I co jest naprawdę fajne, to gdy się przemieszczę dalej, w inne miejsce mojego biura, to zmieniają się urządzenia, które są wokół mnie. Czyli widać, że działa tutaj geolokalizacja, która jest w stanie wykryć, gdzie się znajduje i podpowiedzieć mi te urządzenia, które są obok mnie, a nie na przykład po drugiej stronie pomieszczenia. Kolejna bardzo fajna funkcjonalność, której jeszcze nie widziałem w śmiecie smart home to są asety. Gdy przejdę sobie na ten ekran to w tym momencie możecie zobaczyć, że pojawiło się bardzo dużo ikon wokół mnie. Te ikony odpowiadają różnego rodzaju urządzeniom, które się wokół mnie znajdują, na przykład lodówce. I W tym momencie gdy kliknę na lodówkę pojawiły się informacje o jej specyfikacji technicznej, mam jej zdjęcia, filmy, dokumenty, wszystko mogę sobie załadować do dowolnego produktu, który mam w domu. To nie musi być koniecznie produkt elektroniczny. tu możecie zobaczyć, nawet że jest opisany dywan albo meble. Dzięki czemu, jeżeli będziemy chcieli dokupić kolejny mebel, albo na przykład krzesło do naszego stołu, no to nie będziemy już musieli szukać w historii, tylko sobie tutaj odpalamy, czym to było. Albo podchodzimy do drukarki, klikamy sobie naszą drukarkę. I no co, tutaj na sam początek wszystko to jest, co było przed chwilką, czyli zdjęcia, filmy, dokumenty, czyli na przykład paragony albo, yy, albo dokumenty takie techniczne, jakaś instrukcja. Ale również mamy funkcję kalendarza, i tutaj możemy dodawać różnego rodzaju zdarzenia, które są powiązane z tą drukarką. Tu, w tym wypadku mamy koniec gwarancji, który jest 11 stycznia 2023 roku. Fajna informacja, a gdy przejdziemy sobie już do naszego stricte kalendarza, no to wtedy możemy zobaczyć, że do każdego asetu praktycznie możemy dodać właśnie takie informacje. I możemy sobie na przykład określić to, że Nasz oczyszczacz powietrza 22 września powinien mieć wyczyszczony filtr. I gdy ja sobie kliknę w to miejsce, czyli kliknę sobie, żeby mi pokazał, gdzie on się znajduje, to przeniósł mnie właśnie do tego oczyszczacza powietrza, który powinien mieć wymieniony filtr. Czyli możemy codziennie sobie na przykład wchodzić w taki kalendarz i patrzeć, co się powinno zadziać. Proszę, 9 października będzie Device Update Alexy. Gdzie jest Alexa? W tym miejscu się znajduje. A karpet, proszę, przeniosło mnie, fajne, bo możemy sobie zbudować cały nasz harmonogram dnia i za pomocą takich przypomnień na asetach po prostu mieć pod kontrolą wszystkie ważne rzeczy, o których ja niestety dosyć często zapominam. Proszę bardzo, nawet rybki są tutaj asetem. Proszę, mamy akwarium, widzicie, że jest Tips and Tricks, do tego akwarium załadowane i też... Są informacje o tym, kiedy będzie kolejny serwis, czyli kiedy będą miały rybki czyszczone. Naprawdę fajna rzecz. Kończąc harmonogram, czas przejść do tego, co miśki lubią najbardziej, czyli automatyzację, a dokładnie rzecz ujmując w tym wypadku sceny. Mamy ich tutaj kilka w tym biurze, w którym ja się znajduję. Możemy sobie na przykład wyzwoić scenę związaną z oczyszczaczem powietrza, ale. To jest efekt końcowy, czyli te sceny to już jest wynik tego wszystkiego, co sobie zbudowaliśmy. No Teraz się pojawia pytanie wielu z Was, po co mi jest cały widok 3D na co dzień? Fajny gadżet, żeby sobie pochodzić po mieszkaniu, ale niekoniecznie żeby codziennie w ten sposób nim sterować. Przechodzę sobie do dashboardu, gdzie jestem w stanie sterować moimi urządzeniami. Widzicie, że są tutaj pogrupowane. Mogę mieć wypisane wszystkie asety, które się znajdują, więc jest tego naprawdę sporo. Mogę sobie dostać informacje o nich. Znajdźmy coś, co przed chwilą używałem. O proszę, akwarium. I mamy spis zdjęć, dokumentów, eventów, które jest z tym związane. Mamy pomieszczenia i w pomieszczeniach są przypisane zarówno urządzenia, jak i asety. Więc tutaj już jest konkret, czyli mamy wszystkie urządzenia FIBARO, które są tutaj, wszystkie asety różnych innych pomieszczeń. No i są same sceny. Sceny, i możemy sobie pokazać, jak wygląda tworzenie nowej sceny. Możemy ją sobie nazwać na przykład testowa. I to jest scena typowa: if this, then that". Czyli mamy triggery. To może być jakiś trigger manualny albo jakiś trigger, na przykład jakiś moment w czasie. No i mamy tak samo urządzenia, które sobie wybieramy. Urządzenia na przykład oczyszczacz powietrza dodajemy. Możemy dodać kolejny delay, to uwielbiam. Proszę bardzo, wartość 15. I możemy sobie to połączyć z jakąś inną sceną. Ta konkretna scena, którą ja buduję tutaj, nie ma większego sensu, ale pokazuje, że mimo, że to jest taki wirtualny, wirtualna aplikacja, bardzo fajna wizualnie, to ktoś, kto lubi sceny, ktoś, kto lubi smartką, też znajdzie coś dla siebie. Jest w stanie budować te sceny. Co ważne, jest w stanie je budować bez względu na to, z jakim producentem mamy do czynienia. Czy to będzie FIBARO, czy to będzie KNX, czy to będzie Smartfix, czy przyszli producenci, z którymi ten system będzie się łączył, to każda z, każdy z tych producentów będziecie mogli wykorzystać w swoich scenach. Zresztą tutaj jak sobie wejdziemy na providerów, to możecie zobaczyć, że, że jest tego trochę. I jeszcze same podstawowe Informacje, czyli miejsce, w którym jest to super biuro, z którego ja dzisiaj nadaję. Więc wracam do mojego 3 i jeszcze raz sobie patrzę na biuro i na miejsce, z którego robię tę prezentację i wirtualnie i fizycznie. Wróciłem już ze świata wirtualnego do świata rzeczywistego, dalej, mimo wszystko, będąc w tym samym miejscu. Ale teraz czas przejść, skoro smart home, no to smart home. No to Marek, jedziemy do Ciebie i zobaczymy, jak ten cały system wygląda w Twoim domu. Zapraszam. I jesteśmy w Twoim domu, inteligentnym domu, smart home. No, że tak powiem, pełną gębą. Jest tutaj pełno fajnych rzeczy, więc z chęcią zaraz je wszystkie zobaczę i zobaczycie je również w Simonie. Czyli nie tylko to, że siedzimy fizycznie w tym domu, ale również siedzimy wirtualnie i wszystko to, co jest wokół mnie, to jest to, co lubię najbardziej, czyli to jest poukrywana inteligencja budynkowa. Nie ma tutaj, to nie atakuje oczu, ale jest wszędzie, gdzieś tam w tle, dzięki czemu wszystkie możemy sterować. No to co, wchodzimy do aplikacji. Witajcie w moim domu. Witajcie w Simonie. Pokażę wam, jak ja korzystam z tego rozwiązania na co dzień w moim domu. Więc. E... Tablet wisi na ścianie, dokładnie tutaj, przed którym stoję, i jest to moje centrum dowodzenia. Simon, jak widzicie, pokazuje mi wszystkie sensory, jakie otaczają mnie i są w okolicy. One się wyświetlają tutaj na panelu bocznym, ale także pokazane są tutaj na ścianie, czyli widzę temperaturę, sensory ruchu, widzę włączniki świateł, widzę żeluzje, którymi mogę za pomocą roller shotera sterować. Roller shotera tak, ponieważ tutaj w większości rozwiązania mamy FIBARO w tym domu i to jest akurat z, tym, z którego ja korzystam, jestem z niego zadowolony i jak widać jest tu dość dużo urządzeń, w sumie ponad 200 czujników mamy zamontowanych różnego typu, więc to, co jest najciekawsze, to to, że z przestrzeni 3D ja mogę nimi sterować. Także, jak tutaj zobaczycie pewnie na kamerze, mamy światło w kuchni. Jeżeli je włączę, to to się dzieje niemal natychmiastowo i jest efekt Simona widoczny w czasie rzeczywistym. Więc, wszystkimi tymi urządzeniami mogę sterować, włączać, wyłączać, ściemniać, otwierać iluzję i z nimi, jakby to powiedzieć, się posługiwać. Ale dodatkowo, to co w Simonie jest dość istotne, to to, że oprócz sterowania tą warstwą IoT i automatyki domowej, mamy także zarządzanie setami. I to jest dla mnie bardzo istotne tutaj jako użytkownika domu, ponieważ wszystkie gwarancje, wszystkie faktury, wszystkie rachunki, wszystkie kontakty do specjalistów mamy spięte w ramach odpowiedniej kategorii, które sam mogę sobie ustawić, w rzeczywistych miejscach gdzie te urządzenia się znajdują. Podejdźmy na przykład do najbardziej typowego rozwiązania, jakim jest urządzenia, jakim jest telewizor i ten telewizor oprócz tego, że ja mogę włączyć i wyłączyć, no to jestem w stanie zobaczyć jego Kartę gwarancyjną, co to jest za model, co to jest za urządzenie, zobaczyć jak ściągać go ze ściany, ponieważ tu jest specjalny uchwyt zamontowany, akurat od producenta, ale także zobaczyć dostęp do wszystkich informacji, takich jak karta gwarancyjna, instrukcje obsługi, to wszystko mamy w jednym miejscu, podpięte pod telewizor. Nie muszę szukać tego po szufladach czy przeglądać segregatora z papierami, to jest zdigitalizowane i wpięte w swój, jakby to powiedzieć, w swoim miejscu w modelu. Ale to, co jest najciekawsze, to to, że przechodzę na ikonkę kalendarza, ja mam informacje o tym, co się w domu dzieje i jakie są zaplanowane kolejne wydarzenia. Czyli widzę, że telewizor kończy swoją gwarancję za parę miesięcy. Co to znaczy? Znaczy to to, że w karcie kalendarza mam więcej informacji, które dotyczą tej nieruchomości. Dzięki temu mogę świadomie zarządzać eventami, czyli zarządzać pewnymi akcjami serwisowymi, które mogę zaplanować, ponieważ o wszystkim jestem informowany przez aplikację i jeżeli mam tutaj, tak jak widzę, odkamienianie czajnika, to ten czajnik ma swoją także pozycję, czyli jego faktura, karta gwarancyjna i numer do eksperta, który jest w stanie mi to wykonać, jest... O, kliknąłem w tym momencie w okno, przepraszam. Już idziemy do, idziemy do czajnika. O to urządzenie właśnie chodzi. I to jest to. Nie ma Tutaj miejsca na pomyłki, niezrozumienia. To wszystko jest wizualizowane i jak najbardziej intuicyjne. Co więcej, zobaczmy, jak to wygląda w innych pokojach. To jest moje centrum dowodzenia, z którego jestem bardzo dumny, czyli mój Xbox, Oculus i wszystkie inne tematy. I wszystkie instrukcje, karty są umieszczone we właściwych miejscach. Tak samo jak możliwość. Sterowania z każdym z tych urządzeń i ich obecne zużycie energii, a także informacja o tym, czy w danym miejscu, momencie jest aktywne, bądź nie. To wszystko działa w tym domu na podstawie urządzeń FIBARO. Zintegrowanie. Tego typu rozwiązania w przypadku mojego domu no było dość ekstremalne, ponieważ bardzo dużo czujników, ale e, mając już model Matterporta, mając skonfigurowany system Fibaro, e, czy jakikolwiek inny taki jak SmartThings czy na przykład KNX, uzyskanie tego efektu, no moi drodzy, tylko jedna godzinka. To jest jedna godzina, żeby stworzyć tego typu aplikację i wymienić swój serwis i Connect 2D na tego typu rozwiązanie. A jeżeli Uważacie, że szybki dostęp do pewnych danych jest dla Was istotny i dashboard taki tradycyjny jest dla Was konieczny? Mamy i dashboard, także bez problemu można korzystać z rozwiązań w tradycyjny sposób. Czyli, jeżeli na przykład wybiorę sobie tutaj takie pomieszczenie jak kuchnia, to wszystkie te urządzenia mam tutaj wylistowane i mogę po prostu się nimi bawić, ustawić kolejność, sprawdzić, jaki jest ich status. W takim tradycyjnym podejściu, jak najbardziej, też jest to możliwe. Ale ja wolę to. Zapraszam, Simon, korzystajcie, instalujcie. Masz fajny dom, który przy okazji w tym momencie widzą tysiące ludzi, więc moje pierwsze pytanie, które się pojawia odnośnie tego, co z bezpieczeństwem? Czy nie obawiasz się tego, że to, że masz plan praktycznie całego domu gdzieś w chmurze nie jest zaproszeniem dla jakichś osób postronnych, że tak powiem? Czy jest to wszystko faktycznie fajnie zabezpieczone, a to jest bardzo ważny element w świecie smart home? Bezpieczeństwo jest dla nas bardzo istotne. Staramy się zabezpieczyć naszych potencjalnych użytkowników na wszystkie możliwe sposoby. Przede wszystkim e, najważniejsza rzecz jest taka, że nie trzymamy danych na naszych serwerach. Są to wszystko e, modele, dokumenty oraz informacje na temat danej nieruchomości przetrzymywane w chmurach naszych dużych partnerów, z którymi współpracujemy. Jest to Microsoft, jest to Matterport. Także to są firmy, które na temat zabezpieczeń wiedzą bardzo dużo i staram się zabezpieczyć zarówno swój interes, jak i naszych e, użytkowników. Ponadto, jak dobrze wiesz, e, Korzystając z urządzeń mobilnych, czy korzystając z tabletu, telefonu komórkowego do sterowania swoim domem, i tak korzystamy z chmury. Czy to jest Fibaro, czy to jest Samsung, czy to są jakiekolwiek inne rozwiązania innych naszych partnerów, to łączymy się z chmurą tego, e, tego partnera. My osobiście, przynajmniej tak jak w tym domu, jesteśmy fanatykami Fibaro, to jest nasz polski system, też go popieramy bardzo mocno, więc e, korzystając z Simona, i tak do chmury Fibaro. Trzeba się zalogować. Użytkownik podaje swoje dane, logując się bezpośrednio w panelu administracyjnym Fibaro i potrzebuje mieć skonfigurowane swoją centralkę także w ramach usługi Fibaro. My tylko i wyłącznie zbieramy te dane od naszych partnerów i wizualizujemy je w przestrzeni Simona w naszym rozwiązaniu. Te tematy bezpieczeństwa mamy już ogarnięte. W takim razie, ile to wszystko kosztuje? Tak, dla osoby końcowej, dla mnie jestem zainteresowany: mam Fibaro w domu, Chcę sobie jeszcze zrobić tą wizualizację. Ile kosztuje już sama wizualizacja? To już sobie powiedzieliśmy w biurze. A ile kosztuje sama wasza aplikacja? To pytanie pada zawsze. I tu mamy interesującą wiadomość: ponieważ dla zastosowań prywatnych, Simon jest darmowy do poziomu 10 urządzeń smart. Czyli, jeżeli ktoś ma małą instalację, 9, 8, 7, 10 urządzeń inteligentnych, może korzystać w pełni z Simona kompletnie za darmo. Powyżej 10 urządzeń zaczynamy naliczać abonament miesięczny w wysokości 10 dolarów miesięcznie. I uwaga, jest to pakiet, który jest dla całej rodziny. Czyli kilka osób w ramach gospodarstwa domowego może posługiwać się Simonem kompletnie za darmo. Kończąc już film, chciałbym się jeszcze zapytać, jakie są Wasze plany? Simon jest już fajną aplikacją, zresztą z tego co mogą dzisiaj widzieć. Ale pytanie, co dalej? Co za rok? Co za dwa lata? Czyli jak planujecie rozwijać swoją aplikację i w jaki sposób chcecie dalej podbijać świat smartfona? Plany mam bardzo ambitne. W pierwszej kolejności komunikator. Prosta rzecz, nie ma wiele o tym co mówić, sami zobaczycie. Mam nadzieję, że już za dwa tygodnie będzie wszystko online. Ale z tych bardzo, bardzo, bardzo ciekawych rzeczy to przede wszystkim e-commerce. Integrujemy się ze sklepami internetowymi. Chcemy doprowadzić do tego, że szukając kanapy, wyposażenia wnętrza, czy jakiegokolwiek elementu zakupowego do domu, korzystając z sklepów internetowych, zazwyczaj mamy dostępne także już modele 3D, które nawet w AR da się zobaczyć i przymierzyć w swojej lokalizacji. My chcemy te modele włożyć do Simona, po to, żeby tę kanapę sprawdzić, przymierzyć, czy ona ma odpowiedni wymiar, czy pasuje kolorystycznie do całej aranżacji, którą mamy u siebie. Zeskanowanym w zeskanowanym swoim domu nieruchomości, więc e-commerce. A jeżeli już taka napa nam się spodoba, dlaczego w jednym systemie nie włożyć jego do koszyka, zamówić i czekać na dostawę? Więc e-commerce to jest dla nas priorytet numer jeden. Dwa, wspomniałam o reality. To też jest bardzo ciekawy dla nas temat. Wyobraź sobie, że Simon wisi na tablecie, wszystko pięknie wygląda, ale chodzisz na kanapie, wyciągasz telefon. Patrzysz na lampę, patrzysz na telewizor, patrzysz na klimatyzator, najeżasz kamerą, która ma Simona w sobie zintegrowanego i jest w stanie skorelować to, co widzi kamera, z modelem 3D nieruchomości, i następnie, klikając bezpośrednio w urządzenie, dokonuje się jego włączenia, wyłączenia i obsługi. Więc to jest dla nas cel numer dwa. Cel numer trzy: sztuczna inteligencja. Tak, e, pracując z sztuczną inteligencją po to, żeby analizować to, co jest z nieruchomości, po to, żeby stworzyć katalogi produktów, stworzyć asset management, stworzyć obsługę kalendarza i jeżeli sztuczna inteligencja wykryje klimatyzator, o którym wspomniałem, telewizor bądź jakąkolwiek inną elektronikę, to zapyta, kiedy się kończy karta gwarancyjna, kiedy się kończy, jakby to powiedzieć, kiedy się zbliża następny serwis, który może nam w kalendarzu gdzieś tam wpisać i nam o tym przypomnieć. Jednak naszym najbardziej ambitnym planem i naszym najbardziej ambitnym celem jest możliwość śledzenia i trakowania obiektów w przestrzeni 3D. Mobilnych obiektów w przestrzeni 3D. Śmiesznie to zabrzmi, ale tak. Członków rodziny, samotnie mieszkających osób, a także psa, kota, zwierząt, ważnego sprzętu w szpitalu. Chcemy w przestrzeni 3D Simona pamiętajmy, że to jest model 3D śledzić pozycję ważnego dla użytkownika obiektu tak żeby w ciągu kilku sekund zidentyfikować gdzie się mieści defibrilator, na przykład w szpitalu gdzie jest wózek w domu opieki a w domu czy nasza babcia przebywa na chwilę obecną w korytarzu czy jest w swoim pokoju czy może w łazience dlaczego nie sygnał się nie przemieszcza może się przewróciła może potrzebuje pomocy może trzeba wydać pogotowie nasz zwierzak czy wrócił do domu ze spaceru, czy nie? Czy dzieci weszły do domu, czy nie? To wszystko w sposób wizualny, troszeczkę jak Tom Cruise łamujący się do kolejnej nieruchomości. Mission Impossible, jesteśmy w stanie w postaci markerów, które się przemieszczają, zwizualizować w naszym Simonie. I to jest nasz taki cel ambitny, do którego dążymy. I jestem pewien, że go spełnimy. I to wszystko z dzisiejszego Simlabu, to wszystko z dzisiejszego Simona. Aplikacja fajna. Ja jestem zakochany w tym, jak to działa vr i jak to działa w 3D, i to jest po prostu dla mnie wow. Więc to jest taka moja opinia. Podoba mi się Wasz plan rozwoju. Zawsze kibicuję polskim firmom i trzymam kciuki za każdą polską firmę, która jest w świecie smartką. Fajnie, że jest ich coraz więcej. Fajnie, że jesteście tutaj ze Śląska z Gliwic. A dla wszystkich osób, które oglądały dzisiejszy filmik, mam dla Was bardzo fajną niespodziankę, gdyż na hasło SmartMe będziecie mieli ten pakiet, który jest normalnie za 10 dolarów, przez pół roku za darmo. Dzięki czemu będziecie mogli się tym pobawić. A ja Was naprawdę zachęcam do tego, żeby sobie zeskanować to mieszkanie, bo to wygląda mega. I sam też planuję. I może w kolejnym filmiku wam pokażę, jak wygląda moje mieszkanie w takim modelu 3D. A my Wam dzisiaj serdecznie dziękujemy. Pozdrawiamy, trzymajcie się i pamiętajcie, żeby subskrybować nasze filmy i lajkować. Do zobaczenia.